Cześć, ja jestem Mateusz z kanału Coder Mafiu, a dziś przerabiamy odcinek z już długo oczekiwanej serii HTML. Zgodnie z obietnicą, dziś zajmiemy się poprawą SEO, czyli pozycjonowania w wyszukiwarce. Zapraszam do oglądania. Dobrze, to omówmy sobie w ogóle, czym jest SEO, oprócz tego, że jest pozycjonowaniem w wyszukiwarce. SEO to jest wszystko, co wpływa na to, gdzie nasza witryna się wyświetla. Czyli dajmy na to, że w przeglądarce wyszukujemy jakąś treść. Dajmy na to Wikipedia. Dobrze. I mamy Wikipedię. Aczkolwiek niżej mamy jeszcze różne inne wyniki, tak samo tutaj i tak dalej, więc no troszkę tych Wikipedii dużo. Zazwyczaj ta prawdziwa, ta oficjalna, ta najlepsza wyświetla się na samej górze, jeżeli można powiedzieć najlepsza. Aczkolwiek głównie chodzi o to, że pozycjonowanie to jest, jak wysoko wyświetla nam się dana witryna. Czyli jak... no im wyżej, tym lepiej. Mamy tą pierwszą, zazwyczaj otwieramy tą pierwszą. Nie zjeżdżamy do dołu, nie przeklikujemy tutaj kilku następnych kart, żeby znaleźć Wikipedię. I tak samo jest z naszym SEO. Im mamy lepsze SEO, tym lepiej postrzegają nas przeglądarki, tym mamy większe pole, w którym możemy się, większy obszar, w którym możemy się pokazać. I co wpływa na SEO? Na SEO wpływa na pewno tytuł witryny, na pewno domena i między innymi dajmy na to opis, ikonka, tytuł na stronie, w sensie i tym się dzisiaj zajmiemy. Dobrze, otwórzmy sobie Mato. Hop. Warto zaznaczyć, że ja w tym momencie korzystam z wersji 2.4 Mato 2.4.3, czyli najnowszej dostępnej na, jak na ten moment. I przeklikajmy to sobie. Pierwsze co zrobimy, to wpiszemy polecenie HTML. Podświetliło się na czarno. Klikniemy tekst i wykonaj. Dobrze, otworzył nam się podgląd tego, co piszemy. I teraz klikamy, najeżdżamy na tekst, language, czyli język, HTML i auto. Od razu widzimy efekt i tak. Żeby nie było jakoś mocno przykro i żeby sobie powtórzyć, napiszemy Center. I napiszemy sobie dużą czcionką, na przykład witaj świecie. Dobrze, mamy to nasze witaj świecie i to jest nasze ciało, to już braliśmy w poprzednim filmie. Zajmiemy się dzisiaj head, czyli naszą głową, mózgiem całej operacji i to właśnie tutaj będziemy dodawać głównie elementy odpowiedzialne za myślenie. Oczywiście nie tylko tutaj i dzisiaj wam pokażę 10 takich, powiedzmy, rzeczy, które wpływają na SEO. Jest ich no troszkę więcej niż 10, aczkolwiek dzisiaj pokażę te 10 najważniejszych. I zacznijmy od pierwszego, czyli powiedzmy naszej witrynie, naszej przeglądarce, jaki mamy język. W tym celu piszemy w tym HTML, tagu rozpoczynającym, lang równa się i pl, pl. Pl, czyli polski. I o co chodzi z tym lang? Lang to jest skrót od angielskiego language, czyli język.
i po co my to w ogóle między innymi piszemy. Dlatego, że pamiętacie, jak przeglądarki czasem was się pytają, w prawym górnym rogu o to, czy chcecie zmienić jakby język, bo na przykład domyślny język witryny jest angielski i podpowiadają wam, że może przetłumaczyć na język polski. Właśnie po to. Tutaj deklarujemy, że jest polski. W momencie, kiedy napiszemy polski i mamy w systemie ustawiony język polski, nie wyświetli się to powiadomienie, bo uzna, że witryna jest napisana po prostu w języku polskim. I to jest pierwsza rzecz, którą warto napisać. Następną rzeczą będzie tytuł. Po prostu najzwyczajniej w świecie tytuł, czyli title. To jest tytuł, który możemy zauważyć, wyświetla się tutaj. To jest ten tytuł, tak samo ten tytuł będzie się wyświetlał też tutaj. Dobrze. Więc nazwijmy to moja strona. Pierwsza rzecz już jest, pierwsze dwie rzeczy. W sensie pierwsza rzecz z zakładki head już jest zrobiona, aczkolwiek dwa już mamy przerobione, dwie rzeczy, które poprawiają SEO. I lecimy dalej, bo całkiem dobrze nam idzie. Jeśli ktoś się bardziej orientuje, to mamy różne kodowania, czyli na przykład język polski ma swoje znaki, język chiński ma swoje znaki, a angielski ma też swoje znaki. I tutaj ktoś powie, no ale jak to, przecież w polskim i w angielskim mamy bardzo podobne znaki. Ale tutaj chodzi o te wszystkie ży, ci, ę i tak dalej, które no nie zawsze się potrafią tutaj wyświetlać, ponieważ zmieńmy na przykład na ę, zobaczmy co się stanie. O właśnie. Zmieniliśmy na E i co się stało? Coś takiego się stało. Dlaczego? Dlatego, że nie zdefiniowaliśmy jakby naszego enkodowania, czyli tego, w którym będziemy pisać naszą stronę. To jest coś takiego jak język, tylko że dokładniej mówi nam o znakach, których używamy w kodzie. Więc piszemy meta, czyli taki, można powiedzieć, typ i charset równa się, i takim najpopularniejszym jest UTF-8. To jest taki, z którego się po prostu najczęściej korzysta. Możemy teraz zobaczyć, że damy E i mamy E. Dobrze, działa. Przejdźmy więc do czwartej rzeczy, którą dzisiaj omówimy, czyli wyświetlanie, powiedzenie przeglądarce, że nasza strona wyświetla się na starszych przeglądarkach, czyli na przeglądarkach typu Internet Explorer. Więc co zrobić, aby to uzyskać? Piszemy tak samo meta i http, pauza, EQ, U i V i pauza równa się, przepraszam, X, pauza, UA, pauza, CO, MY, PY, A, TY, I, BY, LY, E. Dobrze. Jest to już napisane i teraz musimy do tego dodać jeszcze CO, NY, TY, E, NY, TY, content. I w tym kontencie piszemy IE równa się EDG przecinek chrome równa się 1. Dobrze. Mamy
To już załatwione. I lecimy dalej. Teraz musimy napisać słowa kluczowe, czyli keywords, i to są słowa, które wpływają na to, że nasza strona się wyświetla coraz wyżej. Na przykład, gdybym wpisał drony, no to przeglądarka wtedy wie, że nasza strona zajmuje się dronami, ponieważ dodaliśmy w słowach kluczowych drony, w słowach kluczowych drony. I wtedy będzie wyświetlało nas coraz wyżej, bo wie, że my się tym zajmujemy. Więc tak samo. Meta. Name. I w name piszemy keywords. I obok piszemy tak samo. Content równa się i teraz dodajemy słowa kluczowe po przecinku, czyli na przykład właśnie drony, moja strona, fakty o dronach. I można tak w nieskończoność tak właściwie. Teraz przeglądarki na to jakby do tego mniejszą wagę przykładają ze względu na to, że można by powiedzieć, że kiedyś dużo osób po prostu dodawało tych słów multum i ich strony się wyświetlały praktycznie wszędzie, więc tak lekko koloryzując to, ale no ogólnie mały to ma wpływ, aczkolwiek też warto to napisać, bo wszystko co może polepszyć nasze SEO warto napisać. Więc piszemy dalej. Następną rzeczą to będzie po prostu ikonka. I tutaj już mamy link, rel. Musimy to w tym rel napisać, że jest to short cut shortcut icon i dalej piszemy href na już wcześniej poznane. Tutaj dajemy ikona kropka ico rozszerzenie ikony. Tu oczywiście dajemy nazwę własnej ikony i dalej piszemy type image ukośnik x pauza ikon, czyli po prostu typ jaki dodajemy. Lecimy dalej. Następną rzeczą będzie opis. Opis to jest to jest to, co widzimy tutaj. To jest opis, to jest description. I już pokazuję, jak to napisać. Piszemy to w ten oto sposób. Meta. I w mecie piszemy name. DSy, cy, ry. I py. Ty i ony, description i dajemy content i w kontencie dajemy nasz opis, czyli na przykład najlepsza strona o dronach. Dobrze. To jest opis i lecimy dalej. Informacja o autorze. Czyli autor strony to też wpływa na naszą widoczność naszej strony. A u tych ory autor. I tutaj tak samo.
content. I w kontencie piszemy autor, czyli na przykład coder Matthew. Dobrze. Można oczywiście dodawać po przecinku autorów i przedostatnia rzecz, którą dzisiaj zrobimy, to jest viewport. Więc piszemy meta name viewport content i w kontencie piszemy inny i ty i ale pauza sycy ale e równa się 1 przecinek my a x i my u my sycy ale e równa się 1. Dobrze, i w tym momencie mamy viewporta zrobionego. I ostatnią rzecz, którą jeszcze pokażę, to jest coś odnośnie zdjęć. Mianowicie, kiedy dodajemy zdjęcie, jakiegoś source'a, w sensie źródło, no to dodajemy też alt. Co to jest to alt? Alt to jest jakby opis zdjęcia, coś w tym stylu. Jak wejdziemy sobie w grafikę, to możemy zobaczyć, że mamy jakby tytuł tego zdjęcia. I właśnie po to jest ten alt. Wtedy nasze zdjęcia w ogóle zaczynają pojawiać się w grafice Google Grafika. I to jest właśnie ten alt. Możemy sobie wejść na jakąś stronę, na przykład Wikipedii, i zobaczyć, że tutaj będzie ten alt. Jest ten alt i tutaj bardzo prawdopodobnie też będzie ten alt. A nie, bo to nie jest grafika, to jest obiekt. Ale tutaj jest ten alt. I o to nam chodziło. Więc przejdźmy i napiszmy na przykład zdjęcie. W momencie, kiedy to zdjęcie nie jest podpięte, ten alt będzie się po prostu jakby wyświetlał. Aczkolwiek możemy kliknąć teraz, bo to już jest jakby koniec tych 10 tych porad. Możemy kliknąć sobie tutaj i w momencie, kiedy nasza strona już będzie zahostowana, czyli będzie na serwerze, możemy sobie kliknąć, odznaczyć te wszystkie te, kliknąć na przykład desktop czy tam mobile, w zależności od preferencji, i z witryny, którą piszemy, zaznaczyć samo SEO, kliknąć generate raport i wtedy nam się wygeneruje raport, co możemy w naszym SEO poprawić i będzie nam się pokazywało w skali procentowej, jak dobre mamy SEO. To jest bardzo fajna rzecz. Polecam. I mogę wam to nawet pokazać na przykładowej witrynie właśnie Wikipedii. Nie źródło, tylko zbadaj element. To. Ukryję sobie podgląd i zaznaczmy tylko SEO. I na przykład na komputerze, bo jesteśmy w tym momencie na komputerze. Generuje się. Można by rzec, że przeszukuje. I widzimy, że Wikipedia ma 75% SEO i
Na przykład brakuje właśnie tego tagu viewport, który my dodaliśmy. Dodaliśmy tutaj i to jest właśnie ten. My mielibyśmy już więcej tego SEO, ponieważ dodaliśmy ten tag viewport. I dalej możemy sobie poczytać, że na przykład linki nie są odpowiednio konstruowane. I description, właśnie ten tytuł nie zawiera. Aczkolwiek w 90% witryn według mnie właśnie nie ma tego tagu viewport, dlatego dzisiaj go pokazałem. Ponieważ to wpływa na SEO i większość witryn naprawdę nie ma tego tagu. Z tego odcinka to raczej by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w innej serii lub w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, cześć!